obrazek przedstawia ogromny namiot. W nim naród izraelski może się modlić do Boga. Tam też Mojżesz rozmawia z Bogiem. Na obrazku widzisz Mojżesza klęczącego u wejścia do namiotu. Przed namiotem unosi się chmura. W tej chmurze jest sam Bóg, który właśnie rozmawia z Mojżeszem. W dzisiejszych czasach mamy o wiele lepiej, bo chociaż Boga nie widzimy oczami, to jednak możemy z Nim porozmawiać w każdej chwili i obojętnie, gdzie się znajdujemy. W pokoju lub w szkole, na boisku czy w lesie, w autobusie albo na ulicy. Bóg jest obecny wszędzie. Co to za namiot? Gdzie na obrazku jest Bóg? Kiedy i gdzie możemy z Bogiem rozmawiać? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.